Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zrobimy sobie wielkie podsumowanie PvP na serwerach W55, W50 oraz S40. Stwierdziłem, że to będzie bardzo ciekawy pomysł na odcinek, żeby zobaczyć, kto w tym momencie jest najsilniejszym graczem tych właśnie trzech serwerów i jak wygląda całe top 50 właśnie tych trzech serwerów. Zrobiłem symulację w SF Toolsie, zaraz wam wytłumaczę, na jakiej zasadzie ona polegała. No i na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie kciuka. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Piszcie komentarze, co byście zmienili w tego typu odcinkach. No i oczywiście możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu i opisie. I teraz tak, po pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to, że serwery są w miarę świeże. W ogóle zastanawiałem się, czy W55 dorzucać do tego zestawienia, ale stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł, bo potem za jakieś 2-3 miesiące będę miał po prostu do czego się odnieść. No i jak to wygląda? Tak jak mówię, serwery są w miarę świeże, więc w tym momencie najsilniejszą postacią będzie ta, która ma najbardziej skipniętą kopalnię klejnotów. To jakby, myślę, nie jest jakaś niespodzianka, tajemnica, tylko po prostu tak to wygląda, że osoba z najmocniejszymi gemami będzie po prostu wygrywać najwięcej walk. No ale tak jak mówię, zawsze jest to jakieś odniesienie. Będę takie odcinki robił co 2-3 miesiące, będziemy się jakoś odnosić, porównywać, będziemy patrzeć, jak dany serwer się rozwija. No i w zasadzie tyle, nie? Odnośnie tego skanowania, jak to w ogóle zrobiłem i jak to wygląda. Wrzuciłem top 10 gildii, czyli po prostu każdego gracza z tych 10 najsilniejszych gildii na serwerze wrzuciłem do symulatora. Chyba tam oprócz tego jeszcze top 100 graczy zeskanowałem przy okazji, to takie z tej sali chwały zwykłej, żeby dla pewności nikogo nie pominąć. Wrzuciłem to do symulatora, zrobiłem walki all versus all, czyli tam każdy z każdym, no i posegregowałem po największym win ratio. No i wygląda to w sposób następujący. Zaczniemy sobie od serwera W55. Tak jak mówię, jest to serwer, no ledwo ponad miesiąc ma, zastanawiałem się, czy go dorzucać, no ale będzie to jakieś ciekawe od. Jeżeli o to chodzi, no to wygląda to w sposób następujący. Ja sobie może tutaj przerzucę OBS-a na ten monitor. No i jak widzimy, w tym momencie mamy takie zestawienie. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Robiłem próbkę na telefonie i wszystko było ok. Więc jak sobie tam, nie wiem, jakby co, to zatrzymajcie czy coś i się przyjrzyjcie. No ale raczej wygląda wszystko ok i wszystko jest w miarę wyraźne. Więc tak jak mówię, top 50 najsilniejszych graczy. Od lewej mamy po pierwsze pozycję, po drugiej ikonkę, jaką klasą dany gracz gra. Po trzecie mamy level, po czwarte nick, no i po piąte win ratio. Win ratio, które jest liczone na podstawie walki z każdym innym tam graczem, który był wrzucony do tej symulacji, to co już mówiłem. No i jak widzimy, W55 w tym momencie wygląda w taki sposób. Ja się tu niestety nie załapałem, jeżeli ktoś jest ciekawy mojej postaci, to jest ona bodajże w tym momencie chyba na 68 pozycji, bo nawet się szukałem, i win ratio ma tam około 70%, także no nie jest to wybitne, no ale wiadomo, serwer jest bardzo, bardzo świeży, więc tutaj no dominują na przykład berserki, nie? Chociaż no w top 10 mamy 5 berserków w tym momencie, jeżeli dobrze widzę. No ale nie ma co się dziwić, największe levele tak naprawdę to i najmocniejsze gamy, najmocniejsze EQ i po prostu tak to wygląda, no aż czasem będzie się to zmieniać. No i co, mamy top 1 berserka, top 2 berserka, mamy w ogóle win ratio 95-60 Fenius ma, czyli dość spore tak naprawdę, bo ponad 1% więcej aniżeli top 2, no i tutaj top 3 to jest zabójca, co ciekawe, top 4 i 5 Berek, top 6 i 7 Paladyni, w ogóle 311 level, 316 level, to jest dla mnie, no jak na Paladyna w tym momencie bardzo, bardzo mocno pocisnęli po prostu, no ale wiadomo, dochodzą czarne gemy, dochodzą tam lepsze portale i tak dalej, to i te lożki padają o wiele przyjemniej, nawet na takim paladynie. No i dalej mamy zabójcę, mamy zwiadowcę na poziomie 9, na pozycji 9 w zasadzie, i na pozycji 10 mamy berserka 324 level, to w ogóle chyba jest Polak z tego co wiem, i nie wiem czy Fenios to nie jest Polak, czyli top 1 w ogóle tego serwera, ale mogę się mylić, więc tutaj w takie szczegóły już nie wchodziłem. Więc okej, tak to w tym momencie wygląda, jak widzimy. No paladynów jest sporo, jakby nie patrzeć. Zobaczmy na przykład paladyn tutaj, Dawalon 307 ma level. Kogo my tu jeszcze mamy? Pasu, który ma 303 level, czyli w zasadzie taki sam jak my. No ale wiadomo, że jest to paladyn, że jest to tam, dużo ma statystyk w gratisie, kto wie, ten wie. No to jest na przykład na pozycji 22 tego serwera, gdzie, no mówię, Pegasus w ogóle 24, to chyba też jest Polak swoją drogą, 24 pozycja, 301 level, czyli taki jaki my mamy, no ale właśnie
Tutaj zwróćcie uwagę, taka ciekawostka, że chociaż nie no, Bolwerk ma 305 level, więc 4 levele od nas więcej na S37, no ale mówię, te wszystkie postacie są na ten moment tak do siebie zbliżone, że tutaj ciężko cokolwiek jakby no, porównać, nie? No bo jednak tutaj levele są bardzo podobne, bardzo zbliżone, no i ten serwer, w ogóle każdy serwer, myślę, że minimum rok musi minąć, żeby jakoś to, ten ranking wyglądał, no bo jednak to jest za wcześnie, za dużo jeszcze tutaj osób jest w miarę zbliżonych do siebie i tak dalej. No ale mówię, robię takie porównanie, żeby było. No i jeżeli chodzi o końcówkę, no to mamy Berserka, 40 pozycja, 41 Wojownik, 307 level, 42 Maguś, 43 Zwiadowca, potem Berek, Wojownik kolejny, potem mamy co ciekawe Paladyna 295 level i się załapał na 46 pozycji, Berek 47, Berek 48, 49 Zabójca, no i na 50 pozycji mamy również Zabójcę. Więc tak po prostu wygląda top 50 serwera W55 w tym momencie. No i okej, myślę, że możemy to sobie na ten moment przewinąć. I teraz tak, lecimy na S40. S40 myślę, że też nie jakoś bardzo ciekawe w tym momencie, ale mimo wszystko zostawię to W50 na koniec, bo to pewnie dla wielu z was będzie najciekawsze. Więc lecimy, S40 w tym momencie, my tutaj mamy naszego Zabójcę. No i jak to wygląda? To możemy już pochować w tym momencie i robimy sobie teraz, o cyk, teraz mamy S40. No i tak, przede wszystkim, tak jak wspominałem, tutaj jeżeli chodzi o kopalnię gemów, o siłę gemów, no to to najbardziej decyduje i to widać, dlatego że na pierwszej pozycji mamy Antiope, 408 level, który ma win ratio 97,70, no i to się zgadza, bo on te gemiki ma po prostu najmocniejsze. Na drugiej pozycji jesteśmy my, co również się zgadza, no bo też te gemiki mamy top 2 na serwerze. Na trzeciej pozycji jest Rafix 410 level, potem mamy Smunka 397, Rychu Druidem 400, Zabójca tutaj Kwikwakwo 402, 395 Artenbi 400, Punisher Ami 399, Zabójca też, Punisher tutaj oczywiście Zwiadowca, zresztą to wszystko widzicie, no ale wygląda to tak jak wygląda. No i na pozycji 10 mamy Ariadrina, 403 level Berserk. Tutaj zwróćcie uwagę, że tych Berków już w tym top 10 nie ma za dużo, jakby nie patrzeć, i w ogóle nawet w top 20 jest ich chyba tylko i wyłącznie 4. To taka ciekawostka, że zobaczcie jak to się zmienia, że po prostu na nowym serwerze ci Berserkowie są bardzo wysoko i dużo jest ich w tym top 10, top 15, no a tutaj już jest ich o wiele mniej, mamy Zabójców, mamy Maga, mamy Palków, mamy jakichś tam Zwiadowców, Druidów, no a tutaj ten Berek dopiero na pozycji 10, Ariadrin, no ale tak jak mówię, to tutaj dużą rolę odgrywają gemy. No i po prostu tak to wygląda, tak wygląda całe top 50 tego serwera, mamy jednego łowcę demonów, zwróćcie uwagę, Pytedman, jeżeli się nie mylę, chyba tak się czyta, no ale po prostu tak wygląda serwer 40 polski. Jeżeli o niego chodzi, no to sami widzicie, start był 8 października 2021 roku, czyli serwer ma około 8 miesięcy. To tak dla porównania, no bo W55 ma zaledwie ponad miesiąc, tutaj już mamy około 8 miesięcy, no i po prostu tak wygląda cała topka. Jeżeli chodzi o końcówkę, no to 40 pozycja Zbawiciel Paladyn, 41 Berek, 42 Berek, 43 Druid, potem mamy Maga, Druida, Maga, Maga, Zwiadowcę, Maga i na koniec Berserka, więc po prostu tak to się prezentuje. No i zobacz, zwróćcie w ogóle uwagę, co ciekawe jeszcze na win ratio, 97% pierwszy, prawie 98 w zasadzie, my mamy prawie 97, potem ma Rafix 95,5 i potem Smulnek ma 91, więc tutaj zdecydowanie jest taki przeskok, można by powiedzieć, czego tak naprawdę nie widać. Jeszcze tutaj sobie zerkniemy na W55, czego w zasadzie za bardzo nie widać, tu w sumie wystarczy tylko to top 20. No tutaj też takiego przeskoku nie ma, zwróćcie uwagę, że to jest bardzo, bardzo idzie tak jakby no w dół, nie? Tak po prostu, że każdy jest tam słabszy o dosłownie kilkasetnych procent, ewentualnie o tam jakiś 1%, no ale nie ma takiego przeskoku 2-3%, o to mi chodzi. No ale tak po prostu wygląda serwer 40 polski po tych około 8 miesiącach. No i dobra, teraz możemy sobie na koniec przejść do serwera 50, czyli międzynarodowego, czyli to co chyba was najbardziej ciekawi i zresztą w sumie mnie też. Zresztą ten serwer w ogóle do mnie to dotarło chyba wczoraj, jak ten czas leci, że dopiero co wychodziło to W50, a w tym momencie mamy już za miesiąc tak naprawdę równy rok tego serwera. To jest bardzo, bardzo, no już długo jakby nie patrzeć. Wiadomo, że tutaj bardzo dużo graczy gra i gra na wysokim poziomie, więc to też strasznie się zmienia i ciężko jest to ogarnąć.
No ale jednak mimo wszystko, dopiero co był taki hype, dopiero co ten serwer wychodził, a tutaj już będzie rok od po prostu startu tego serwera. No i dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać, jeżeli chodzi o to podsumowanie już ostatnie w tym odcinku i wygląda to w sposób następujący, jak sami widzicie. Pikachu 94%, no Pikachu tutaj najmocniej skipnięta kopalnia, to co mówiłem, więc nie ma co się dziwić, Druid. Kolejny jest Hungry Halo, co ciekawe, on jest magiem, ma prawie 93% tego winratio, no i zobaczcie, że tutaj już znowu jest taki przeskok, nie? Że top 1 ma 94%, a top 3 ma na przykład 90,5%, więc tutaj no ta różnica jest znacząca, ale zaraz sobie jeszcze przejdziemy do statystyk, zaraz wam pokażę, jak zniknie ten ranking, jak tu po prostu wygląda, jeżeli chodzi stricte o statystyki. Więc tak jak mówię, pierwszy Pikachu, drugi Mac Halo, trzeci Berserk, czwarty Berserk również. Później mamy Druida, Abruzji, potem mamy Paladyna, potem mamy Berserka, Zwiadowcę, Berserka i dziesiąta pozycja to jest Mag. Mag swoją drogą, z tego co wiem, chyba z Polski, jeżeli się nie mylę, i chyba Berek to również jest Polak, ta dziewiąta pozycja. Więc tak to po prostu wygląda, no ale zwróćcie uwagę, 94% Pikachu, a top 10 85,5%, nie? To już jest jednak znacząca różnica, jakby tutaj nie patrzeć, no ale w tym momencie tak to wygląda, no i oczywiście standardowo jest to po prostu, wynika to po prostu z tego, jak kto ma skipniętą kopalnię i jak ma mocne gemy. Jeżeli chodzi o nas, to załapaliśmy się tutaj na 45 pozycji tym magiem, jak sami widzicie, mamy 74% win ratio, no my tutaj większość gemów mamy bodajże z 25 kopalni, więc nie ma co się dziwić w porównaniu, gdzie ta topka już ma około tam 50 kopalnie. Także no wygląda to tak, jak wygląda. Co ciekawe, ten wojownik strasznie cisnął, strasznie mocny, 13 pozycja i dopiero tak jak mówię, jest właśnie na 13 pozycji, zaledwie ma 84,5% win ratio, a on tam naprawdę skipował wszystko, i kopalnie złota, i kopalnie klejnotów. No ale tak to po prostu w tym momencie wygląda, serwer nie ma tak naprawdę jeszcze roku, dopiero za miesiąc będzie miał, także nie ma co tutaj się jakoś bardzo zastanawiać, jak to wygląda. No my, tak jak mówię, inny tam niemiecki chyba twórca robił takie porównanie. My wtedy byliśmy na 48 pozycji, więc sobie awansowaliśmy o 3 lokaty. To tak jakby ktoś był ciekawy po prostu. No ale ja tutaj bardzo szedłem w inteligencję, więc jednak z magami mi szło powiedzmy w miarę ok, z druidami, no a z innymi klasami nie było to takie ok, że tak powiem. I jednak byliśmy słabsi. No i ostatnia dziesiątka. Mamy maga, mamy berserka, mamy tutaj druida, mamy paladyna, mamy zabójcę. Mamy potem maga, czyli my, Berek, zabójca, Berek, mag i na koniec mamy zwiadowcę. Actimelek zamyka tą 50, również Polak, również wiele osób z tego kanału może go kojarzyć, to tak w ramach ciekawostki. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o top 50 najsilniejszych graczy z serwera W50 i generalnie z każdego z tych trzech serwerów, które postanowiłem dzisiaj omówić i które postanowiłem po prostu wam bardziej pokazać, bo omówienie to tam nie można chyba tego za bardzo nazwać. No i okej, myślę, że teraz możemy to poznikać, że tak powiem, no i zwróćmy uwagę, jak to ma, jeżeli chodzi o przełożenie o statystyki. No tutaj zobaczcie, na przykład Hungry Halo jest na pozycji 8, no a w PvP wyszło, że powinien być na pozycji 2, więc tutaj no ta sala chwały nie jest za bardzo miarodajna, dlatego właśnie warto takie skany po prostu robić. No i dobra, Pikachu tutaj gemiki ma po 1400, z tego co widzę 50 około, może bardziej 1400, no nie, no tak, 1450, gdzie tam top 2 był Hungry Halo i jakie on ma gemy? 1370, 1317, no więc to pokazuje, a zobaczmy jeszcze z Zombeja, tak z ciekawości, ty, Zombej ma w ogóle mocniejsze gemy od Pikachu, no ale jak widzimy, to jest Berserk, więc no tutaj no ma problemy, nie? Ma problemy, jeżeli chodzi o to PvP, to tak z ciekawości, no bo Pikachu, tak jak mówię, 1450, a on tutaj już ma nawet po 1000, prawie 500 niektóre dochodzą powolutku, tak więc no, no ale Berserk, nie, to wszystko mówi, no i tutaj Halo, zobaczcie, że ma te gemiki nawet nie 1400, tylko troszkę mniej, więc no to pokazuje, że po prostu w tym momencie kto ma najlepiej tą, najmocniej tą kopalnię skipniętą, ten jest po prostu najmocniejszy, no ale to wszystko będzie się z czasem zmieniać. Warto jest tak naprawdę o takie rzeczy jak Gold, o takie rzeczy jak EXP, tak naprawdę chyba EXP najbardziej, no ale Gold oczywiście to są statystyki, bo tych rzeczy już nie odzyskamy, a setną kopalnię i najmocniejsze gemy będzie miał każdy, nawet osoba free to play, tylko po prostu dłużej jej to zajmie, nie? Wiadomo, jak to wygląda.
Tak więc tutaj o to bym się nie martwił, że tak powiem, bo prędzej czy później każdy do tej setnej kopalni dojdzie i te gemiki najmocniejsze sobie wykopie. Tak jak mówię, no my tu też mamy gemy nawet nie przekraczające 1000, no tutaj jest jakiś ponad 1000, tu w broni mi ostatnio poleciał jakiś mocniejszy, ale generalnie to są gemy z 25 kopalni. Teraz mi się buduje 33. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że takie porównanie wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę w tym momencie, zostawcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie i oczywiście piszcie komentarze, co wam się najbardziej spodobało, co mógłbym dodać do takich odcinków, bo wszystko jest wiadomo możliwe jeszcze do ulepszenia. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!